Ale fajny ten stolik jest. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. A gdzieś przez ocean? Przez ocean chcemy. A gdzie wy żeście takie kupili? Nie każdy to wie. Ja mam na imię Dagmara. Ja jestem Roman. Przez 43 lata pracowałem jako lekarz weterynarii i w tej chwili przeszedłem na emeryturę i postanowiliśmy jeździć więcej niż kiedyś, czyli po prostu ten urlop, który mieliśmy zawsze dwu czy trzy tygodniowy, przedłużamy teraz do podróży, które trwają 2-3 miesiące. Póki co. Jeżeli nasz najmłodszy Jurek pójdzie na studia, a to będzie w przyszłym roku, to wtedy będziemy mogli tę podróże jeszcze przedłużyć o następnych parę miesięcy. Ja mam dzieci w domu, no może już nie najmniejsze, ale jeszcze nie takie, żeby można je zostawić na rok czy dwa bez dozoru. Oczywiście mamy z nimi kontakt codziennie, ale jednak to jest co innego, po prostu przyjechać, zobaczyć, porozmawiać, przytulić się. I znowu pojechać. Oczywiście, że tak. To rozumiem też. Święta, urodziny, takie rzeczy. To jednak są takie chwile, że człowiek lubi być z najbliższymi. Ale fajny ten stolik jest. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. A, rozkłada się. I takie ładne drewno jest takie jakby... To jest tik. Aha. Tik olejowany, troszkę czasami nie wyszło mi. Wow. Najpiękniejszy stół kamperowy, jaki widziałam. Naprawdę. Piękny jest. Super. Gdzie taki kupić? Trzeba kupić nogę, która się nazywa Lagoon. W zasadzie dostępne przez internet, a blat trzeba albo dać do zrobienia, albo samemu zrobić. Aha. My to kupiliśmy. My kupiliśmy blat. Też sklep, który robi czy sprzedaje rzeczy wszystkie dla jachtów. Dla jachtów? Tak, to jest oryginalny jachtowy stolik. O, wow. Generalnie zależało nam, żeby było ładnie. Jest nie bardzo ładnie. Jest funkcjonalnie, ale też ładnie. Jest ładnie, jest nietypowo. Na przykład macie właśnie taką zieloną tapicerkę. Tutaj te fotele, też piękny kolor po prostu. I to jest Mercedes, tak? I to jaki jest... to jest typ samochodu w ogóle? To jest Mercedes Sprinter L2 H2, czyli jeden z mniejszych modeli. On jest 5,91 cm długi, około 2 metrów szeroki i razem z bagażnikiem 3,20 m wysoki. Oryginalna wysokość jest 2,80 no 4,6 tony. Napęd na 4, dołączalny plus redukcja. Także silnik 2,2 litra. 163 konie. Mhm. Oryginalne, bez chipów i podrasowywania. Rozumiem. Także jest wystarczająco na to, żeby jechać. No, jedno, co jest takie charakterystyczne do tego rodzaju samochodu, z tyłu ma podwójne koła. Nam nie zależy na off-roadzie, ale na takim samochodzie, który na złe drogi jest przygotowany i może jeździć po drogach, gdzie są kamienie, czy błoto, czy coś, to zawsze sobie dobrze daje radę. Mhm. Piękne auto, ale w ogóle tyle macie fajnych elementów, że ja nawet nie wiem, gdzie mam oczy podziak. Kwiatek, słuchajcie, tutaj zegarek, tutaj jest kieliszki, w ogóle co to jest, rozumiem, że to na magnes, na tak? Magnes. A gdzie wy żeście takie kupili? No. W sklepie. To znaczy też przez internet. Dzisiaj można wszystko kupić. To one są, to jest oryginalna firma. To jest, tutaj jest taka naklejeczka. U nas zaatakowały nas małpki. Tu jest naklejka magnesowa. Aha. I tu jest magnes wtopiony w nóżkę. I po prostu, co? I hop. Ja.
I prawdę powiedziawszy, to zamontowaliśmy niedawno, bo baliśmy się, że jednak to spadnie. Że na wertepach i nie utrzyma to, a trzyma dobrze. A testujemy to od już paru miesięcy i nie spada. No widzisz, nie, no trzyma się mocno, bo to jak się tak czuć, nie? Czuć, tak. Że to jest naprawdę silny magnes. Może tutaj. Mapa. Mapa zdrapka. Mapa zdrapka taka sobie. Na razie dużo przed nami. Rozumiem, czyli co to jest jakby początek podróży, środek, jak to można nazwać? Jest to początek generalnie. Dopiero od tego roku możemy jeździć bez ograniczeń czasowych. Poza, no powiedzmy sobie, mamy ograniczenia rodzinne, ale które też mamy nadzieję w przeciągu roku czy dwóch skończą się i wtedy będziemy jeździć, taki jest plan, no wielomiesięcznie albo wieloletnie. I gdzie chcecie jechać? Zawsze chcieliśmy jechać, to znaczy pierwszym naszym celem miał być Pamir Highway. No jeszcze wcześniej Bajkał. Bajkał. Niestety z powodów sytuacji politycznej jest wiele naszych miejsc, gdzie bardzo nam zależało, są w tej chwili niedostępne. Ponieważ nie możemy jechać na wiele miesięcy, tylko póki co na 4 do 5, więc no musimy się poruszać. W odległości tak szacujemy do 10 do 8 tysięcy kilometrów od domu, czyli zostaje Turcja, Azerbejdżan, Armenia, Iran. No nie liczymy oczywiście Europy, której niekoniecznie akurat w tej chwili chcemy zwiedzać. To sobie zostawimy, jak już nie będziemy mieli sił. No poza tym do wielu miejscach byliśmy. No tak, tak, ale Europa nas do podróżowania nie interesuje póki co. Rozumiem. A gdzieś przez ocean? Przez ocean chcemy jak najbardziej. Planujemy, trudno powiedzieć czy za rok, czy za dwa, ale bardzo byśmy chcieli do Ameryki Południowej pojechać. Na cały rok? No to wtedy wiadomo minimum rok albo dwa. Być może nawet byśmy to połączyli z Ameryką Północną. To czas pokaże. Z tym, że na północną no przynajmniej 3-4 miesiące na Stany i 3-4 miesiące na Kanadę. No, no tak, tam nie da się jechać na krótko. No nawet patrząc na koszty przerzucenia samochodu na drugą stronę stawu, to są w granicach 4 do 5 tysięcy euro dla naszego samochodu. Także jak już tam się przejedzie, no to trzeba będzie to dłużej tam go eksploatować i ewentualnie wchodzą w rachubę, nie wiem, w czasy czy urlop od wyprawy i na 2 tygodnie czy na 3 tygodnie przylecieć do Europy, żeby później wrócić bez auta. Prawda, prawda. Jeżeli urlop, to w domu. Urlop w domu. Przerwa w podróży. Rozumiem. Kurczę, słuchajcie, no to dawaj, dajemy tutaj ten, tak jak mówię, tak jest piękny, no więc, ten kamper, więc nie wiem nawet co. Troszkę. Ja pokażę co tak. To jest nasza kuchnia. Kuchnię możemy sobie powiększyć przez blat. Kuchenkę gazową. Tank gazowy mamy pod spodem, pod autem 55 litrów, mamy ogrzewanie gazowe. Tutaj mamy duży zlew, bo mi na tym zależało, a ponieważ zawsze blatów brakuje, więc mamy taki ekstra blacik zrobiony, który się tu wpasowuje, służy dobrze. Bateria jest tak zrobiona, że tutaj mamy ekstra wodę do picia, która idzie z naszego głównego zbiornika na wodę, ale przechodzi przez jakiś system, pięciu filtrów. Jakiej firmy nie powiem, bo nie pamiętam. Tutaj mamy zwykłą lodówkę 90 litrów. Powiem szczerze, że w gorących krajach to chcieliśmy mieć więcej lodówki, więc mamy drugą lodówkę w bagażniku. Zwykłe szuflady, w których mieści się nasza kuchnia. Z takich ciekawostek to bardzo nam zależało na ekspresie do kawy, więc poprosiliśmy, żeby nam zrobiono szufladę na wymiar.
żeby nam się mieściło. Zrobiono, czyli kto robił tą zabudowę? Zabudowę robiła firma z Poznania. Szafka górna, jak to kuchenne szafki. Jest tu trochę szkła, bo lubimy używać szkło. W razie co są też i metalowe kieliszki. No tutaj typowa po prostu kuchnia. Są gary, jest coś do zjedzenia. Tutaj mamy kosz na śmieci. Po prostu nic specjalnego, ale najważniejsze szuflady i żeby wszystko chować. Po kuchni jest część sypialnia. Zależało nam bezwzględnie na tym, żeby mieć łóżko stałe. Żebyśmy nie musieli się rozkładać. To było naszym priorytetem. Tak, jednym z wielu. Ale też chcieliśmy mieć szafę, gdzie możemy powiesić jakieś ubrania. No, nie było lekko, ale łóżko mamy szerokie na 135 cm, to jest wielkość w ramionach, a stwierdziliśmy, że w nogach nam tak szerokie łóżko jest niepotrzebne, więc zawężyliśmy i przez to uzyskaliśmy po prostu zwykłą szafę ubraniową. Może nie jest światełkiem w środku. No, oczywiście, każda u nas szafka ma światełko. Być może nie jest duża, ale powiem szczerze, że robi swoją pracę. Łóżko, może ja tu sobie wejdę. Łóżko, tak jak mówimy, nie jest może za duże, ale dla nas jest wystarczające. Tutaj mieszczą się nasze dwie szafki na ubrania. Każdy z nas ma swoją szafkę. Mamy tutaj okno dachowe, przez które ja wchodzę na dach do naszej skrzyni, gdzie mamy jeszcze sporo rzeczy, ale tylko mamy wejście przez dach, nie chcieliśmy żadnej drabinki ze względów bezpieczeństwa. Super. Pięknie nam tutaj zawiewa świeże powietrze, trochę robi hałasu, bo jesteśmy nad morzem, ale nie szkodzi. Widzę piękne lampeczki tutaj, jest atmosfera. Tutaj też szafki, dość spore te szafki. Tak, szafki są dosyć spore, zależało nam, żeby były duże, po prostu głębokie, no bo to jest też, bym powiedziała, przestrzeń, której nie używamy jako taką, więc jak w takich autach ważna jest zabudowa po prostu. Każda szafka jest na wagę złota. Prawda. No i tak to sobie tutaj sypiamy. W razie co. No i tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć łazienki, która też u nas była priorytetem. Zależało nam bezwzględnie, żeby mieć łazienkę, w której jest mała umywalka. I prysznic. I wyszło nam coś takiego. Proszę bardzo, może ja tutaj przejdę. I tak powstała nasza mikrołazienka. Ta toaleta to jest sucha toaleta. Nie jest kompostowa, jest sucha. Nie ma tam żadnej chemii, do tej toalety nie potrzeba nam w ogóle wody, co też było dla nas ważne, no bo nie ma chemii. W naszym przypadku woda jest najbardziej nas ogranicza woda. Prądu mamy, bo mamy i solary i wszystko. Wody mamy 130 litrów i to nam starcza na tych kilka dni. Mamy dwa wentylatory dachowe w naszym aucie, jeden w łazience, drugi tutaj w salonie. Chodziło nam o to, żeby w razie potrzeby szybko przewentylować auto, czyli z jednego wiatraka czy wentylatora jednym wprowadzić powietrze, a drugim po prostu wyciągnąć. I to działa. To działa, to jest dobre. Tutaj mamy pawlacz tak zwany, czyli zabudowaną tą część też nad szoferką. No, różne rzeczy tu się mieszczą, jest generalnie w takich autach po prostu każda szafka jest na wagę złota. Cieszymy się, że mamy tutaj ten, my to nazywamy pawlacz. Dużo ludzi to krytykuje, że po prostu chcą mieć więcej przestrzeni. Z naszego doświadczenia wynika, że chcemy mieć więcej szafek. Przestrzeń mamy na zewnątrz auta. Mhm. Nie, ja popieram. Ale oprócz tego mamy w naszym aucie modus relaksu. Zależało nam, żeby
też było wygodnie, więc jak sobie siedzimy, jedna osoba tu, druga tu, albo kilka, często nam brakuje miejsca, lubimy sobie wyciągnąć nogi. Więc mamy tutaj taką, oprócz szuflad dolnych, mamy tutaj taką ekstra szufladę, ekstra w zasadzie... Takie przedłużenie, po prostu przedłużenie tej... Tak, że można sobie siedzieć i można po prostu sobie tak zwane nogi wyciągnąć, czy z tego miejsca, w zasadzie z każdego, i z kanapy, i z fotela. Często to używamy, szczególnie w takich miejscach, kiedy można otworzyć okno, a nie jest akurat taka pogoda, że chce się siedzieć na dworze, ale chce się mieć ładny widok. No, masz pozycję półleżącą. Tak jest. Nie no, rewelacja. Rewelacja. Nasze... Mhm. Czyli tutaj normalnie osoba może w tą sposób. Tak, no wiesz, jeżeli możesz sobie siedzieć w ten sposób, możesz sobie siedzieć tam, to już jest kwestia. No, jeszcze jest inna, następna opcja. Że jeszcze można... jedna opcja? Tak, tak. Jeszcze więcej. Bo tutaj też. W zależności od tego, wiesz, jak. Rozumiem. Można w ten sposób. Do tego jest zrobione przedłużenie. Bo taka była też opcja, my do końca nie wiedzieliśmy, jak to będzie używane. Tu pod spodem są nóżki rozkładane. Jako rezerwowe łóżko w razie czego. I do tego mamy polstery, które można rozłożyć totalnie. Takie poduchy. Tak, które można rozłożyć totalnie, że wtedy nam się tu tworzy taka powierzchnia większa, wypoczynkowa. Wow. To są takie nasze, po prostu tak... No tak jak mówiliśmy, chcieliśmy, żeby to auto było naszym domem na następnych ileś lat, w związku z powyższym nie chcieliśmy po prostu rezygnować z naszych przyzwyczajeń, a lubimy mieć nogi wyżej niż na podłodze. Można, jak się chce to można, ale no wymaga dużo przemyśleń też i wymaga właśnie tego, żeby to ktoś zrobił, nie wiem. Należycie. Tak? No tak. Należało nam też, żeby na podłodze był korek. Nie chcieliśmy po prostu, nie chcieliśmy żadnej wykładziny. Nawet tutaj na samym początku, jak zaczęliśmy jeździć, to mieliśmy tu taki dywanik. Ale z tego dywanika szybko zrezygnowaliśmy, ponieważ korek jest po prostu tak przyjemny w dotyku, czy zimą, czy latem. I łatwo w pielęgnacji. Tak, można to zamyć, można to umyć i po prostu jest zawsze ładny. A zależało, no i po prostu mamy teraz tylko ten korek. Mamy też podłogę podgrzewaną. Tak, to mój mąż tak sobie, to znaczy nie tak sobie, ale ze względu na moje z reguły zimne nogi powiedział, to musimy mieć tu podgrzewaną podłogę i po prostu mamy tak rozprowadzone ogrzewanie powietrzem, że przewody LED są pod spodem, są nadziurkowane, więc ogrzewają. Jest podwójna podłoga. Jest podwójna podłoga. Najpierw izolacja na tej blasze. Izolacji jest 5 cm, także no, jest bardzo dobrze to zrobione. Później jest sklejka wodoodporna, a później jest właśnie przestrzeń 4 cm, gdzie są węże rozprowadzone, które no, mają gorące powietrze. No i tym powietrzem ogrzewana jest cała podłoga. Podłoga, oprócz tego oczywiście mają ujścia te przewody i jest normalny nadmuch ciepłego powietrza. Także... No wiesz, wybieramy się do Ameryki Południowej w Andach na 4000 metrów, jednak jest zimno. Tutaj są otwory i tam też gorące powietrze idzie pod materac. Także no wiesz, nawet my już spaliśmy w tym kamperze przy minus 10 stopniach. Wchodzisz do łóżka, jest ciepły materac. Znaczy, ciepłotę materaca można regulować. To jest tak zrobione, że możesz regulować ten, no, natężenie tego ciepła. Wow. Ja cały czas wow, wszędzie, na każdym zakamarku. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Widzisz, cały samochód jest wyfilcowany. Oczywiście każdy ma tam swoje zdanie na ten temat. Filtr znamy z naszego poprzedniego kampera, który miał 8 metrów długości, 2,35 szerokości, 3,30 metry wysokości. Miał osobną sypialnię i cały był filcem zrobiony.
filc ma te właściwości, że wchłania wilgoć i w ciągu nocy, gdzie oddychamy, to jest na, od każdego człowieka ponad litr wody, no nam się nigdzie nic nie skrapla, a na następny dzień z tego filcu to po powietrze po prostu wilgotne, ta wilgoć wychodzi i nie mamy żadnego problemu z wilgotnością. A to jest wszystko do tych, te plastikowe ramki zostały przykryte ramką drewnianą, specjalnie zrobioną i później jest to wszystko obciągnięte skórą, żeby było elegancko. To nie ma być, wiesz, tak, że wszędzie dookoła masz plastik sztuczny. U nas staraliśmy się, no, naturalne materiały, dlatego filc, naturalny fornit tikowy, czy ten korek. To są wszystko, wiesz, tu nie ma żadnego plastiku i nie ma też nawet farb, bo to jest wszystko tylko olejowane. Ten korek jest zaolejowany, tik jest zaolejowany, nic nie ma tutaj, że wiesz, farba i tam coś na wysoki połysk. Mamy ogrzewanie na diesel, oryginalne Webasto z Mercedesa, tylko no, to jest taka, nie każdy to wie, wiele osób mówi, że no, diesel to jest człowiek całkowicie niezależny, bo diesel jest wszędzie. No tak, ten diesel jest wszędzie, tylko diesel, ogrzewanie na diesel przestaje działać na wysokości 1780 metrów. Można dodatkowe dysze kupić i zmienić, no to działa tak do 2000, a my w tym roku byliśmy cały miesiąc w Alpach i na najwyższe przełęcz miała 2755 metrów. I tam już może być problem, żeby ten diesel chodził, dlatego mamy ogrzewanie gazowe i ogrzewanie na diesel. I staramy się prawie każdy jeden system, który tutaj jest, jest podwójny. Czyli jeżeli jeden system nie działa, to drugi działa. W związku z tym na przykład mając 90-litrową lodówkę z zamrażarką, wszystko fajnie, ale tak jak teraz na przykład jest 30 stopni i wiadomo, że potrzebujesz dużo napojów, no to z tyłu mamy drugą lodówkę, która jeszcze ma 30 litrów. I no, w razie jakby jedna wysiadła, to zawsze ta druga jest. Mamy kuchenkę gazową z jednym palnikiem. Uważamy, że to w zupełności starcza w takim domu, ale tak jak Roman powiedział, jeżeli by się okazało, że jednak muszę ugotować obiad z czterech dań i po prostu jeden palnik to mi jest za mało, w razie co mamy przenośną kuchenkę na spirytus. Możemy ją wyciągnąć na zewnątrz i wtedy na niej gotować również, więc tak jak tutaj jest wspomniane, staramy się no, dublować. Może to jest przesada, trudno mi powiedzieć, życie zweryfikuje. To nie jest przesada, my też mamy te najważniejsze rzeczy podwójnie. Tak jak mówisz, my też mamy dodatkową kuchenkę oprócz tej, którą używamy. Tak. Mamy pompę, na przykład jakby woda, jak się zepsuje, tak, pompa wody, tak, mamy zapasową, tak więc te, tak, rzeczy zapasowe, tak, lub tak, podwójne. No to jest właśnie zapobiegliwość, a nie po prostu, no i życie nauczyło, że po prostu trzeba. Lepiej mieć, po prostu jakoś tak nam... Bo fajnie, żeby już ty... w Europie jest łatwo podróżować i nie ma problemu coś wymienić czy dokupić, tak, tak, ale jak się jedzie dalej, no to się okazuje, że no. No z gazem też uważamy, że to nie jest jakiś problem. Mamy zbiornik gazu na 55 litrów w miejscu zapasowego koła. No naprawdę 55 litrów to starcza na miesiące. Ale oczywiście gdyby zbiornik, który jest pod samochodem, uległ uszkodzeniu, na kamieniu pęk i gaz się wylewa, to mamy tak skonstruowane auto, że no, mamy drugą butlę, tak zwaną rezerwową 3-kilogramową, którą zawsze można podłączyć i na kilka dni starczy wtedy na tym okresie przejściowym. Instalacja jest tak, żeby tak, wymienić tak, zbiornik. Tak. Instalacja jest po prostu tak zrobiona, że w razie co butlę w samochodzie możemy podłączyć i dalej mamy gaz, dalej mamy gdzie gotować i mamy ciepłą wodę i mamy ciepłą aucie. No, czyli rozumiem, że trochę już jeździliśmy i wiemy. No. Trochę jeździliśmy. No, jeszcze nie tak dużo jak chcemy. Ale byliśmy i w tamtym roku w Gruzji, i w Turcji, i jeździliśmy znaczy, trochę. W Turcji wschodniej, czy południowo-wschodniej, jechaliśmy wzdłuż granicy z Irakiem i Iranem. No i w końcu wylądowaliśmy w Mardin, w miejscowości,
która jest 20 km od granicy z Syrią. No, w tym roku też przez to, że to właśnie musiały być krótsze podróże, więc byliśmy w Alpach francuskich, troszkę się pobuczyliśmy w Hiszpanii, w Portugalii, a w tej chwili stoimy tutaj razem na rumuńskim wybrzeżu, a przed nami na 3 miesiące, tak sobie zaplanowaliśmy, Armenia i Azerbejdżan. A do tej pory który kraj był dla Was najfajniejszy? Turcja chyba. Tak mi przychodzi. Islandia. No, Islandia krajobrazowo, to tak. Ale byliśmy na Islandii dawno. Dzisiaj słyszałam, że już tak się luźno nie podróżuje znaczy, po Islandii. Znaczy, my byliśmy w 2008 roku. Nie. Chyba na Islandii. W 2012. A, w 12, tak. W 12. Promowaliśmy się nie tym samochodem. Mieliśmy wcześniej pick-upa L200, Mitsubishi L200 z kabiną mieszkalną i objechaliśmy na Islandii ile? Parę tysięcy kilometrów. Objechaliśmy jedynką dookoła plus fiordy zachodnie. Ja bym powiedziała tak, że generalnie nie jestem fanem wracania w miejsca, gdzie byliśmy, dlatego że po prostu jest tyle pięknych miejsc na świecie, że no po prostu nie ma takiej potrzeby. Nie ma tyle czasu. Nie ma tyle czasu. Przynajmniej my takiego czasu no nie mamy, tak to widzimy. Ale jeżeli by było faktycznie jakiś tam kraj, żeby pojechać jeszcze raz, to może i by to była Islandia. Dlatego, że no my po prostu jak byliśmy, to był po prostu urlop. I chcieliśmy dużo i szybko, to znaczy musieliśmy i no dzisiaj pewnie by to było inaczej. Ale czemu wspomniałam o Turcji, bo Turcja to po prostu na nas zrobiła, przynajmniej na mnie, duże wrażenie. Po prostu ludzie są bardzo przyjemni, uśmiechnięci, przyjaźni. I czujemy się, ja się czuję w Turcji bardzo też i bezpiecznie. I tyle. No. Im dalej na wschód i na południe, tym przyjemniej w sumie. W Turcji. Turcja zachodnia z Turcją wschodnią na przykład, no żeby porównać, to no. Jednak im dalej, tym ludzie nawet lepsi, w sensie takim, że bardziej przyjaźni, bardziej otwarci. Potwierdzam. W Kurdystanie. Prawda? Dokładnie tak. No. Jak tam jest sympatycznie. No, oczywiście ja bym nie powiedziała tak, że będziemy jeździć do Turcji 10 razy. No i w tej chwili Turcja leży na po prostu naszej trasie i z tego się bardzo cieszymy. Mhm. No, musimy przejechać przez Turcję do Gruzji, mimo że byliśmy w zeszłym roku, ale nie ma innej możliwości, dlatego że granica między Armenią i Turcją jest zamknięta od wielu lat. Podobno w zeszłym roku na krótki okres została otwarta tylko dla obcokrajowców. No ale dzisiaj jest zamknięta, czyli my musimy znowu wjechać z Turcji do Gruzji, żeby z Gruzji przejechać do Armenii. Armenia graniczy z Azerbejdżanem, ale granica też jest zamknięta, czyli żeby wjechać do Azerbejdżanu, musimy znowu z Armenii wrócić do Gruzji i z Gruzji przejechać do Azerbejdżanu. Jest to trochę skomplikowane, ale taki jest stan polityczny dzisiaj. No i nie mamy innego wyjścia, musimy po prostu tam i z powrotem jeździć do tej Gruzji, żeby się przesunąć dalej. Ale marzy nam się też i Kazachstan, i Mongolia. Też nawet obserwujemy, widzimy, że są takie możliwości, żeby pomimo tej sytuacji, jaka jest, można dostać wizy tranzytowe przez Rosję i na przykład z Gruzji na chwilę wjechać do Rosji i wjechać do Kazachstanu. Poczekamy. No. Zobaczymy. Przyszły rok pokaże, gdzie będziemy. Jakie rady dalibyście początkującym? Jak ktoś ma zamiar rozpocząć właśnie czy podróżowanie, czy właśnie życie w takim kamperze? Wypożyczyć kampera i zobaczyć, czy to w ogóle pasuje. Bo czy to jest jego bajka? Tak. To jest wiele czynników, to jest zachowanie się w tych miejscach. Tym bardziej, jeżeli ktoś chce właśnie spędzać wakacje czy podróże na samotnych plażach czy w miejscach, gdzie nie ma ludzi, a nie na kempingach,
to trzeba się najpierw wielu rzeczy nauczyć i być przygotowanym do tego, w jaki sposób postępować, co robić ze śmieciami, jak wygląda sprawa toalety, jak wygląda sprawa wody. Są bardzo ważne rzeczy i to tak się od razu człowiek nie nauczy, trzeba troszeczkę czasu do tego. Ale ja bym jeszcze powiedziała, że trzeba siebie sprawdzić, czy w ogóle umiemy żyć na tak małej powierzchni przez dłuższy czas. Bo jeżeli sobie tu wchodzimy, aha, tutaj sobie siedzę, tam sobie śpię, ale życie jest życiem i po prostu jeżeli... Trzeba pamiętać, że jesteśmy we dwójkę w bardzo ograniczonej przestrzeni i trzeba po prostu to sprawdzić, czy to się potrafi na dłuższy czas. Zgadzam się, podpisuję się dwoma rękami. Dziękuję pięknie i życzę dużo szczęścia. Dziękujemy. W tamtym roku zrobili wentylację do środka, ale jednak uznaliśmy, o co to chodzi. Chodzi o to, żeby kał wysychał. On generalnie sam bez moczu nie śmierdzi, ale potrzeba wentylacji, potrzeba powietrza. Jednak przeszkadzało nam. Niby nie śmierdzi, ale jednak trochę śmierdziało, więc to zamknęliśmy, zrobiliśmy dziurkę tutaj od środka na zewnątrz samochodu i tam jest podłączony taki mały wentylator komputerowy, który sobie chodzi non-stop i wyciąga i powietrze i dostarcza i po prostu się wentyluje. Natomiast mocz, tak jak mówię, mamy 12 litrów zbiornika na mocz. Nam to starcza na 2-3 dni. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.